Marchewka, pietruszka, cebula, grzanki i wiele innych składników. Tak przygotowuje się luksusową zupę fasolową w Niżnej Myszli. W ubiegłym roku byliśmy na festiwalu zupy i wtedy tylko próbowaliśmy. Nie wiedzieliśmy, że sami możemy się zgłosić. W tym roku powiedzieliśmy sobie, dlaczego nie, i spróbowaliśmy ugotować luksusową zupę fasolową. Będzie reprezentowała naszą gminę. Warunkiem jest tylko różnorodność. Myślę, że zupa sama w sobie jest już różnorodna. Są w niej zioła, warzywa, trochę miłości i coś z Niżnej Myszli. Jest sobota, 8 października, teren Centrum Kultury w Koszycach. Prawie 50 zespołów czeka na głodnych uczestników kulinarnego festiwalu. Przygotowali dla nich ponad 1200 litrów różnych zup. Wybiła godzina 14 i święto zupy można zaczynać. Festiwal zupy organizujemy już 5 rok i chcemy nim zwrócić uwagę na to, ilu ludzi różnych narodowości, kultur, grup etnicznych, różnych zainteresowań mieszka w Koszycach. Ja jestem w Koszycach, gdzie w 17 roku. W Koszycach mieszkam już 17 lat. Jestem jedynym Mongołem mieszkającym w tym mieście. Na dzisiejszy festiwal zupy przygotowaliśmy pantan, w tłumaczeniu mieszanka. Jest to zupa z wywaru wołowego plus mąka i jajka. W mongolskim namiocie przygotowaliśmy również mongolską herbatę. Z mleka, zielonej herbaty, soli, no i do tego jeszcze trochę dodaliśmy tłuszczu. W polskim klubie przygotowaliśmy dzisiaj żurek. Jest to tradycyjna polska zupa, którą przygotowuje się na zakwasie. Chętnie robimy coś razem. Chcieliśmy pożytecznie spędzić czas i pokazać polską kulturę. Jak widać, festiwal zupy to coś więcej. Ludzie w końcu mogą się spotkać, porozmawiać, cieszą się wspaniałą atmosferą, którą dodatkowo podgrzała muzyka reggae zespołu Medial Banana z Koszyc. Bardzo mi się tu podoba, a przyszedłem głównie na koncert. Co się tyczy zup, to nawet nie wiem, którą właściwie jadłem, ale wszystkie są bardzo dobre. Wszystkie. Bardzo mi się tutaj podoba. Najbardziej posmakowały mi zupy, które nie są ze Słowacji, czyli Iran, Armenia, Afganistan. Wspaniała atmosfera. Zup jeszcze nie zdążyliśmy spróbować, ale jest tu pięknie, naprawdę. Są tutaj zupy prawie z całego świata. Kuchnia różnych narodowości. Którą spróbuję? Jeszcze nie wiem. Przyszliśmy trochę później i w zasadzie nie ma już takiego wyboru.
Na razie spokój, na tylu ludzi, ilu tutaj się zeszło, organizacja funkcjonuje prawidłowo. Nawet z małymi dziećmi można się czuć bezpiecznie. Zgłosiliśmy się głównie dlatego, żeby zareklamować narodowe audycje Radia Patria w Koszycach. Wierzymy, że uczestnikom, którzy przyszli i spróbowali naszej typowej narodowej zupy, a przygotowaliśmy zupę grzybową w chlebie, że im smakowało. Po pół godzinie było po zupie. W przyszłym roku ponownie zorganizujemy festiwal zupy w drugą sobotę października. To już taka tradycja w Koszycach, więc mamy na co czekać.